Kapitan i skrzydłowa Ślązy Wrocław Sierra Burdick podczas pobytu w USA otrzymała wyjątkową nagrodę od Butler High School. Jej szkoła zawiesiła koszulkę z numerem 11, w której grała przed laty. To wielki honor, kiedy dostępujesz takiego zaszczytu. Jestem bardzo wzruszona. Powrót do domu, wyróżnienie, okazja na spotkanie najbliższych przyjaciół, to było dla mnie niesamowite. Koszykarka podkreśla, że jest bardzo wdzięczna Ślęzie, że w trakcie sezonu mogła wylecieć do USA i m.in. uczestniczyć w tym wydarzeniu w szkole. Moja rodzina jest dla mnie wszystkim. Oni zawsze mnie wspierali. Gdyby nie oni, nie byłabym w tym miejscu, co jestem, więc dla mnie było to ważne być tu teraz. Oni przecież są ze mną w tych najważniejszych chwilach. Burdick spotkało też niezwykłe wyróżnienie sportowe. W końcu dostała szansę jako jedna z nielicznych zawodniczek spoza WNBA, by powalczyć o kadrę w koszykówce 3x3. Niezależnie, kiedy otrzymujesz taką szansę gry w drużynie narodowej, to wielka sprawa. Bycie wśród najlepszych na świecie to ogromne wyróżnienie. Wtedy, gdziekolwiek jesteś, chcesz tam się pojawić i dać z siebie wszystko, i to zrobiłyśmy. Skrzydłowa jest fanką gry 3x3 i doskonale znaną w tym specjalistką. Jej powołanie nie było więc sensacją. Przyznaję, że ta forma koszykówki jest niezwykła. Koszykówka 3x3 jest bardzo szybka. Każdy, kto przebywa na parkiecie, musi rzucać, podawać. Trzeba być bardzo uniwersalnym zawodnikiem. Ta forma daje ci niezwykle dużo frajdy. Przekonujesz się tak naprawdę, kto potrafi grać w koszykówkę. Koszykówka ta europejska od amerykańskiej różni się pod wieloma względami. Największa różnica to wykorzystywanie warunków fizycznych, ocenia Burdick. W Stanach gramy bardziej fizycznie, szczególnie właśnie w koszykówce 3x3. Nie ma tu możliwości na wymuszanie fauli, których tak naprawdę nie ma. To prawdziwa esencja basketu. Za tą formę właśnie basket kochamy. Sierra Burdick w 2014 roku zdobyła złoty medal Pucharu Świata w koszykówce 3x3, wcześniej bez porażki, przechodząc Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że na wyjazdach WKK pisze nową historię. Ostatnio wygrał 81-76, wcześniej 101-92 i 88-79. Najbliższym rywalem jest ekipa z Pruszkowa. Powinno być łatwiej, bo WKK zagra w końcu w domu. A zespół spod Warszawy na ten moment zajmuje 10. miejsce w tabeli z bilansem 9 wygranych, 11 porażek. Na Mazowszu wrocławianie wygrali pewnie 90-79. Zapadł wtedy wszystkim imponujący występ Piotra Niedźwieckiego, który zdobył 33 punkty, zanotował 18 zbiórek, 2 asysty, 3 bloki, a wszystko na ewalu 43. Na pewno ważnymi ogniwami w pruszkowskim zespole są Mateusz Szwed i wychowanek WKK Mateusz Szczepiński. To spotkanie rozpocznie się w środę o godzinie 18 w WKK Sport Center. O podtrzymanie dobrych nastrojów w koszykarskim Wrocławiu powalczą też zawodnicy drugiej ligi, lider grupy D. Śląsk podejmie Tarnowie Basket Tarnowo Podgórne. Można powiedzieć, że zarówno WKK, jak i Śląsk mają podobnych przeciwników, patrząc na ligowe tabele. Tarnowia krąży gdzieś w okolicach 10. miejsca w drugiej lidze. Pierwsze spotkanie jednak pokazało, że ekipa z Tarnowa Podgórnego potrafi grać bardzo dobry basket. Śląsk wygrał rzutem na taśmę 86-83. Wtedy nie do zatrzymania we wrocławskiej ekipie był Kacper Gordon, który rzucił aż 32 punkty. Śląsk w sezonie gra doskonale, wygrał 17 razy, tylko 3 zszedł z parkietu pokonany. Bilans przeciwnika to 7 wygranych przy 14 porażkach. Początek meczu w Kosynierce w środę o godzinie 19:00.